Wiosną 1945 roku w kierunku centrum Niemiec nacierały armie wszystkich państw sprzymierzonych. Wśród nich 600-tysięczna armia polska. Ponad połowę tych wojsk stanowiły jednostki pierwszych rzutów operacyjnych. Była to trzecia co do siły i liczebności armia walcząca z faszyzmem. W ramach 21. Grupy Armii Zachodnich pod dowództwem marszałka Montgomery'ego pierwsza dywizja pancerna generała Maczka w połowie kwietnia sforsowała kanał Kisten i zdobyła miejscowość Aschendorf. Dalej atakowała na północny wschód, zajmując Papenburg, Irchofe, linię rzeki Leda. Celem był Wilhelmshaven. Drugi Korpus Polski, działający w ramach 15. Grupy Armii generała Klerka, 21 kwietnia zajął Bolonię. Na decydującym froncie wschodnim, obok 21 armii radzieckich, walczyły dwie armie polskie. W szeregach pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Koniewa druga armia Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego sforsowała Nysę i ścigała nieprzyjaciela w kierunku Drezna. 19 kwietnia zaskoczona uderzeniem zgrupowania pancernego feldmarszałka Schernera załamała jego próbę przebicia się z odsieczą dla Berlina. W szeregach pierwszego frontu białoruskiego marszałka Żukowa pierwsza armia Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Popławskiego 19 kwietnia sforsowała Starą Odrę i ścigała cofającego się nieprzyjaciela. Osiągnęła kanał Hohenzollernów, linię rzeki Havela i 24 kwietnia umocniła się na rubieży tworzącej zewnętrzny pierścień wokół Berlina. Andrzej, co tu napisane? Chcieli się poddać ruskim. Mieli dosyć wojny. No, to już u nich koniec, jak do swoich strzelają. Idziemy. Za mną, chłopcy. Znalazłeś kogoś? Sam z kulawą nogą, jak wymiótł. A ty? Nie ma nikogo. Wszystkich wywieźli. Trzeba uważać, mogli zostawić jakąś niespodziankę. Co z ratuszem? W piwnicy trochę wina, na podwórzu dwa trupy, strych pusty. A to zajmujemy ratusz. Tak jest. Nawiąż łączność z dowództwem. Tak jest. Wystawić ubezpieczenie. Tak jest. Tak jest. Punkt obserwacyjny na okolicy. Andrzej. Reszta za mną. Uważać na miny. Od razu obstawić wyloty ulic. Tak jest. No co, znalazłeś coś? Tak, dwa zdechłe koty. Cały strych zamajony. Widział tylko przyszparę, parę butelków wina. Ale gdzie tam? Ciasno, nie wlidziesz. Trzeba by się czołgać, pies z nimi tańcował. Hmm. Tu jesteśmy. Neudorf. I ratusz. Czy myśmy nie za daleko wleźli? Skąd? 10 kilometrów, droga równa jak stół. Za 2 godziny będą tutaj wszyscy, cały pułk. Ratusz ładny. No. Ty, zamelduj, że spokój. Wszystko w porządku. Zajęliśmy miasteczko Neudorf. Czekamy na rozkazy, tak? Tak jest. Skrobiesz się? Wody nie ma. Zaraz panu generałowi przyniosę. Co ty tu robisz?
Ręce do góry! Wojcie! Co się tu dzieje? O Boże! Chłopaki! Nie ma go. Co wy tu robicie? Co się stało? Jakiś szczur postrzelił Bagińskiego. Zwiał cholera. Musi gdzieś tu być. Przeszukać wszystkie kąty. Nie ma żadnych dokumentów. Pewnie dezerter. Dezerter? To po cholerę strzelał do Bagińskiego. Co z nim? Kiepsko. Trzeba do szpitala. Jest spirytus, może obywatel porucznik wyjmie mu tę kulę. Coś ty zwariował? Ja na weterynarię chodziłem. I to jeden rok. Niemcy! Transportery i motocykle. Czołgów na razie nie widać. Dużo tego? Od cholery, walą na rynek. Bagińskiego do piwnicy i zabarykadować. Wracaj do chłopaków, niech się ukryją. Reszta rozproszyć się po strychu. Ale już! Nie strzelać bez rozkazu. I cisza! Führer, das Gebäude ist geräumt. Kein Mensch da. Weg damit. Jawohl. Was ist los? Niemand da. Alles in Ordnung. Heil Hitler. So ist die Lage. Das ist die einzige Möglichkeit. Hier stehen die Polen, hier die Russen. Diesen Weg müssen wir nehmen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Wollen wir es nicht dort versuchen? Ja, richtig. Wenn wir diesen Weg nehmen, reichen dann unsere Truppen aus? Nein, diese Möglichkeit können wir nicht nutzen. Dort ist die Brücke gesprengt. Verflucht. Und auf der anderen Seite steht uns eine sowjetische Panzerdivision gegenüber. Wir können also nur diese einzige Möglichkeit nutzen. Und dort, an diesem Punkt, müssen wir unsere ganze Kraft ansetzen. Dann können wir es schaffen. Feindliche Flugzeuge! Wir müssen sofort den Stab von Generalmajor Steiner benachrichtigen. Abfahrt. Tempo, Tempo. Los, raus hier. Komm, 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 komm.
gezielt. Aufsetzen! Warte hier. Hallo. Ruhe. Chciałem go rąbnąć, szedł prosto na Wojtka. Wohin sollst du mit diese Papiere? Zur zweiten Panzerdivision. Von wo kommst du? Vom Stab Generalmajor Steiner. Very good. Słyszałeś? Steiner. Bo oni chcą się przebić do Berlina, rozumiesz? Wiesz co? Bierz te wszystkie papierzyska, bierz jeńca i smaruj do sztabu dywizji. Już oni go tam wyspowiadają. Wioska Zilsdorf. Pamiętasz? Tak jest. Zilsdorf. Znasz się na tym? Ojciec miał taksówkę w Stanisławowie. A benzynę masz? Pełny bak. No. Jazda, chłopak. Siadaj, mówię. No już siadaj, morda w kubę, już. Jedziemy. Gdybyś mi tylko wrócił za godzinę! Cześć, za pół godziny jestem z powrotem! Cześć, a gdybyś się spóźnił, szukaj w Berlinie! W strachu się najadłem, bo nie wiedziałem, czy was nie nakryli. Zjeżdżali, aby im ktoś pieprzu na ogon nasypał. Zaregluj szosę, bo znowu się wpakują. I tam! Za mną! Obywatelu poruczniku! Jest łączność ze sztabem. Nareszcie! Co jest? Coś nawaliło z łącznością. Znów? Ja ich słyszę, a oni mnie nie odbierają. O, teraz, obywatelu poruczniku. Zostać, zająć stanowiska, czekać. Dawaj. Może wraca. W którą stronę? Co kopie? Szkop się wierci. Zatkaj mu gębę, tylko nie umrę. Dzieje na rany Boga. Tak nam dotąd wszystko dobrze szło. Skąd tu naraz tyle Niemców?
Jak się dostać do sztabu? Sztab? No, gdzie go teraz znajdziesz? Dobra, dobra, nie gadaj! Wciąg! A ciągnij, ciągnij! Dawaj, dawaj! Mocno! Wymacali ich! Zwiewamy stąd! Nie chciałbym się zameldować u Bozi z naszym odłamkiem był! Siadaj, siadaj! Pomachaj, chusteczko! Hamuj, hamuj! Zdziepcamy w czarki! Szybciej! Padnij, padnij! Zaraz, zaraz! Karabin maszynowy dałem na pierwsze piętro, żeby w razie czego osłaniał. Co osłania? No odskok. Nie będzie żadnego odskoku. Rozkaz znasz. Zatrzymać, nie przepuścić. Zatrzymać. Wojtek już chyba doszedł. Pułk nas chyba tutaj samych nie zostawi, co? A, kto ich tam wie, mają swoje... Spokój, nie gadać tam tyle. Transportery niemieckie! Gdzie? Za zakrętem. Licz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurz, nic nie widzę. Siedem, osiem. Co się dzieje? Szosą idą działa pancerne. Nie jestem. Spokojnie, spokojnie. Wybrali mu gospodarkę. Wrócim. Ty może nawet pierwszy, a? Daj mi granat. Sześć sztuk. Granat? A tobie na co? Przecież cię tu nikt nie zostawi. Wojtek. Daj mi granat. No, jak chcesz. Na. Poszły bokiem. Panie poruczniku! No? Poszły bokiem. No i dobrze. Martwisz się? No i pies je drapał. Zatrzymać jak, kiedy tędy nie idą? Gdzie ten Wojtek podziewa się tyle czasu? Może zdążył zawiadomić sztab? Już 4 godziny. Żeby go tylko nie utłukli. Steck dir einen Schlüssel. Ey! Schlüssel! Hände hoch! Co? Co, co? A, Klucz! A jeździć umiesz? Ich! Chauffeur! Ja! Chauffeur! Ja. Poczekaj! Poczekaj!
Siadaj. Motor läuft. Läuft. Co? Tam. Rechts, tam. Tam, tam. Tam. Jedziemy. Co? Springt nicht an. Ankurbeln. Aha. Ja zaraz wracam. Kańsz pas? Scheiße. Herr Lindler! Wo geht's zur Kornbrücke? Geradeaus, erste Kreuzung links. Erste Kreuzung links. Vorsicht, da vorne sind Russen. Ab! Verstecken! Coś ty im tam nagadał, co? Ich verstehe dich nicht. Niech cię szlak trafi. Przecież mogli mnie w sitko zamienić. Was? Nie was, tylko nas obu, w sitko! Żebyś ty nie był szwab, to bym ci pyska dał. No, co z autem? Ja, du schieben, ich hier. Pchać? Dobrze, możemy popchać. Tylko słuchaj, nie tam jedź, w lewo. Ja. Tam to oni pojechali. Dort sind aber die Russen. Russy? Chwała Bogu. Wreszcie skończy się ta pieprzona majówka. Zapalej, no zapalej! Kapral Naruk, z pierwszego pułku. Plutonowy pieprz. A dokąd go pchasz? No do sztabu muszę go razem z tymi papierami jakoś podepchnąć. No to chłopaki. Spokój już, no. Popchnijcie, no. Razem. Może zapali to ścierno. O! Czołgi walota. Jego ta tu. Niemcy tam. A my musimy tak, nie? Jak się te generały w tym połapią?
Już one swoje wiedzą, Fritz. Meine Fritz. Nie Fritz? A jak masz na imię? Name. Kurt Müller, Kurt. A, Kurt, Kurtka, tak. Kurtka, Kurt. Ale Kurtka, Kurtka łatwiej zapamiętać. Kurt, Kurtka, zaczekaj tu. Rybeńko, nam się bardzo spiesz. Paderzgi. Ja to rozumiem, ale my do sztabu musimy. Idzie pan, Paderzgi. Słuchaj. Nie. Nieużyta baba. Was jest? Nie do ciebie mówię, niemoto. Musimy poczekać. Gdzieś takiego szofera zafasował. W Berlinie kupiłem. Daleko do Berlina? Jak się będziesz tak wlókł jak teraz, to nigdy nie dojdziesz. Tylko się jednego złapali? Złap swojego, Wojtuś! Będzie wlókł. Wosiek! Wojtuś, tata! Wosiek! Wojtek, Wosiek, synku, kochany mój, synku. Tata, a mama, Hela, Staszek? Żyją, wszyscy żyją. Myśmy ciebie opłakali, no. A mnie pisali, że was zabito, cała wieś spalona. My i Bartoszkowi ocaleliśmy. Partyzanci nas przeprowadzili przez front, a wieś cała spalona. 116 modlił świeć, panie, nad ich duszą. Naruk! Co się tu dzieje? Melduję posłusznie, panie poruczniku. Syna spotkał. Obywatelu poruczniku, kapral Naród z pierwszego pułku. Ojcem spotkał. Bardzo się cieszę, ale czułości zostawcie na potem. Dojdźcie do kompanii. To jest. O, masz. Domowy. Bimberek. Od wujka Juśka. Odprawiony prawdziwym cukrem. My teraz wszyscy moszczelnicy, wiesz? Tak, zaraz lecę. Masz kiełbaskę. Jakbyśmy się pogubili, to tam mnie szukaj. No. Trzymaj się, tata! Trzymaj się! Pilnuj się, synku! Pilnuj! Trzymaj się! No, ojcem spotkał. Vater! Vater! Tata! W Berlinie mnie szukaj! Tabory trzeciego pułku! Tata! Twoje zdrowie! Ty! Zdrowie taty! Ty! No! Dobre, nie? Masz! Masz! Jedziemy! Jedź! Ha! Z ciebie może być jeszcze porządny człowiek, Fritz. Tylko nie zadawaj się z Hitlerem. Unmöglich. Шофер! Что случилось? Нет, немец мне сплошил. Курт, Курт, живешь? Гостя мамы. Не бойся, это союз. Вставай, ауф. Кто это такой? Военнопленный. А зачем? По штабу едем. В штаб? Не поедешь ты в штаб на такой машине. Папьеры, очень важные везет. Папьеры. Папьеры. Хорошие папьеры. Больше у тебя нет? Нет, выпаровало. Ну, махнем, поменяем. Дай мне. Не-не, я мушу ехать до штаба. Я тебе велосипедом, хочешь? Велосипед. Велосипед, один. Один. То, что я с ним сделаю? Возьми Фрица на веревку, пусть бежит за тобой до самого штаба. Пешком? Ваня, давай велосипед. Пешком. Ваня, давай. На, держи подарок.
тебя велосипед. Наш кевбас. Спасибо. А куда тебе в штаб? Тильсдорф. Какой дорф? Тильсдорф. Тильсдорф, Тиль... Это туда, 2 километра. 2 километра, добра. Будь здоров, союзник. Прощай. Да. Курт! Марш, шодем! Jesteś jeniec, musisz iść przodem. Mamy 2 kilometry. Tilsdorf, rozumiesz? Szybciej, szybciej! Cholero, przecież ja się przez ciebie przeziębię. Kataru dostanę, do końca wojny jeszcze umrę z przeziębienia. No siadaj, siadaj no. No siedzisz? No dobra, spróbujmy. Oj. To chyba już ten Tilsdorf, co? No nie śpi. Ja nie jestem kanapa czy wiązka siana. No nie śpi, no. Wstawaj. Słuchaj, co ty robisz? Ich will schlafen. Aha, musimy zrobić rozpoznanie, bo tu jest sztab. No nie śpi, mówiłem ci. Co ty sobie myślisz? Gefangen jesteś, rozumiesz? Masz mnie słuchać i koniec. Baczyć, wstawać! Kurtka, bo cię zastrzelę. Bo cię zastrzelę! Bitte schieß doch, ist mir ganz egal. No wstajesz czy nie? A złap cholero wilka, złap. Tylko leż tu spokojnie. Nie ruszaj się. Pamiętaj. Leż tu spokojnie, nie ruszaj się. Halo! Komm! Na komm, komm! Nie macie się co bać, nikt wam krzywdy nie zrobił. Nicht Angst! Tato, on po polsku powiedział. Czekajcie tu. Pan jest Polak? Żeby was kaczka pokopała, to ja tu sobie język łamię. No co, mundur nie poznajecie? Mundur każdy może włożyć. A ten tam, Niemiec?
Tamten jeńca prowadzę, schlał się i śpi. Polskie wojsko. Naprawdę polskie wojsko. Tyle lat my na was czekali. Greta, Kurt! Moje dzieci, Polacy przyszli. Mówiłem wam, że przyjdą. No co wy, ludzie, no co wy? No co żołnierza nie widzieli? Polskiego żołnierza my nie widzieli, pan pierwszy. Idź na stryszek. Prędko, prędko. Licho nie śpi, patrz po okolicy. My też Polacy z Babi Mostu. W 39 Niemcy nas przesiedlili, bo za blisko granicy. Teraz też gonili wszystkich na zachód. Myśmy się ukryli w piwnicy, tylko matula nie doczekała. Przestańcie, bo ja będę buczał. A gdzie teraz wędrujecie? No do siebie, do domu. Tylko nie wiadomo, czy tam co jeszcze zostało. Stodoła, dom. Stoi, na pewno stoi. Jak uszkodzony, to się odbuduje. Rąk do pracy dość. Dwóch synów Niemiec wziął do Wehrmachtu. Żadnych wiadomości. Może przeszli na drugą stronę. U nas są Polacy z Wehrmachtu. Może pan spotkał Hansa Wiśniewskiego albo Alberta. To moi dwaj bracia. Nie, nie spotkałem. Co was tak wszystkich dziwnie pochrzczono? Pruski befel, inaczej prowości nie zapisał do księgi, tylko niemieckie imię. A panience, jak na imię? Greta. Gretka? To też ładne. Mnie Wojtek. Wojciech Naruch z Kieleckiego. Mleka przyniosę. Fajna dziewczyna. Długo na zięcia nie będziecie czekać. Dobra dziewczyna, robotna. Jak pracowałem u Bauera, to po śmierci żony ona sama dom prowadziła. Co ja mówię, dom? Nasz dom tam, daleko. Nie tak daleko. Teraz byle do Odry, na Odrze granica. Jak zamieszkacie u siebie w Babimoście, to będziecie teraz w środku Polski. Polska do Odry będzie, mówicie? Do Odry, sam słupy stawiałem. Granica na Odrze? Babi Most w Polsce? W Polsce. Się też moja tego nie doczekał. No dajcie spokój, no. No nie płaczcie, weselić się trzeba. Tato, Niemcy! Co? Do piwnicy, prędko! A może to nasi? Nie, to nie nasi, to Niemcy, on ich dobrze zna, prędko do piwnicy, prędko! Lass mich in Ruhe. Steh auf, los, schnell! Unteroffizier Müller, 2. Infanterieregiment. Wo ist dein Regiment? Ich weiß nicht. Wo ist deine Waffe? Ich weiß nicht. Steh auf! Was für ein bist du? Ich hab doch gesagt. Desertiert, was? Nein. Ich bin doch Deutscher. Du bist kein Deutscher, du bist ein Verräter. Mörder. Nie strzelaj, bo nas tu wszystkich pozabijają. Idź stąd. Idź tam do ojca. Idź.
Cały dzień tak strzelają. Wojtek dał znać dywizji. Dają szkopom łupnia. Co to, świerszcze? Jakie świerszcze? Ktoś jedzie przygotować się? No przecież to Franek. Franek, co wy tu robicie? A wy? No, my czekamy na Niemców. Dobrze, że pojechałem na skróty z tym prowiantem. Z jakim prowiantem? Co wy chrzenicie? Obywatelu poruczniku, melduję, że wiozę prowiant. Pułk rusza do Berlina. Zbiórka! Jazda! Dawajcie Bagińskiego na furmankę. No, a Wojtek? Wojcie, tamte plutony! On tu wróci. A mówiłeś, gdzie ma nas szukać? Mówiłem. A teraz dobrze będzie. A tak. A. Co? Co się stało? Strop się zawalił. Dostał pan cegłą. Cholera, mam guza. Psia krew. Zawaliła nas. Jak się stąd wydostać? Jest jeszcze drugie wyjście. Ten. Aż mi się żal z wami żegnać. Ale mus to mus. Zobaczymy się jeszcze. Zajadę, jak się wojna skończy. To po drodze. A rodzinę pan ma? Ojciec wojuje. Chałupę nam Niemcy spalili, ale odbudujemy. Albo przyjedziemy do was, do Babimostu. A żona? A, na żonę to nie było czasu. Babimost, Greta Wiśniewska, nie zapomnij. Coś mi się wydaje, że nie zapomnę. Nie wyłaźcie póki co. Ciebie czekamy. Kapral Naród z pierwszego pułku. A gdzie reszta? Jaka reszta? No ilu was tam było? Tam? No ja i ten Kurt jeniec, co go SS-mani zabili. Gdzie jest Sildor? Bo ja muszę natychmiast do sztabu ważne papiery. Nie ma tam już sztabu. Cholera jasna. Znowu nie ma. Chcesz do pułkownika? Franek. Tak jest. Zaprowadź kaprala do pułkownika. No dobra, aleście chłopaki narozrabiali. A, słuchaj, nie strzelajcie do tamtego białego domku, bo tam jest polska rodzina. Możesz tam lekko do nich wstąpić. Dobra. Cześć! Plany operacyjne grupy Steinera. 3 dni temu te dokumenty miałyby ogromną wartość, a dziś są nieaktualne. Kowalski! Ja naprawdę wcześniej nie mogłem, obywatel pułkownik.
Wczoraj jeszcze dwa razy wlazłem na Niemców. A kto wam pozwolił otworzyć ogień? Jeńca mi zabili, to wygarnąłem do SS-manów. To był właśnie zwiad grupy Steinera. Nie spodziewali się ataku z tej strony. Trocheście nam pomogli. Dobra robota, kapralu. Ku chwale ojczyzny, obywatelu pułkowniku. Idźcie trochę odpocząć i wracajcie do jednostki. Ta jest. Przekażcie to do archiwum. Jak zupka? Niczego. Zobaczymy. No polej. Masz. Coś cienka ta zupka. Nie mogłeś z dna sięgnąć? Ty, wieprzek wlazł na minę. Niewiele z niego zostało, to i widzisz, cienka jest. A nie mogłeś odłamków przecedzić przez sitko? Przecież wystarczy. Stasiak, druga kompania zaraz tu przyjdzie. Starczy ci zupy. Starczy, obywatelu policzniku, starczy. Ty, co to za pół? Ty, tajemnica wojskowa. Od... Jest tu naruk? Naruk? A ty kto? Ktoś z rodziny? Gadaj, gdzie on jest. No, ja nie wiem, czy ci mogę powiedzieć. Co, ranny? Zabity? Gorzej. Tu mu padło. Siedzi teraz z kochanką. Jak to z kochanką? Gdzie? No tu, w tej nadpalonej stodole. Ty, tylko ostrożnie, bo on nie lubi, żeby mu przeszkadzać. Ale cię zabiedzili, bidusiu. Żebra na wierzchu. Bidulko ty moja. Stary zwariował. Odkarmimy cię. Tak, odczyścimy. Tata! Wojtek! Z nieba mi spadłeś! Tata, co ty? No patrz, co znalazłem. Holenderka, widzisz? Chodziła po lesie, buczała, gospodarza szukała. No, to co miałem robić? Tata, przecie my na Berlin idziemy. No właśnie, no to co robić? Trzeba dać chłopakom do kotła, no. Coś ty, Wojtuś, taka mleczna to grzech, no. Byłoby na początek. Trzeba przechować. No. Ale jak? A, mam! No. Tata, ja mam tu niedaleko dziewczynę. Ja cię tam zaprowadzę. Wojtek? Przecież my na Berlin idziemy. A idziemy i dojdziemy. Tata, bierz krasulę tylko szybko, bo ja muszę zaraz do swoich chłopaków. Ty chudź pocie, ty. Zaraz tylko się ogarnę. No chodź. Chodź. No chodź, krasula, chodź. Chodź. Gdzie ty mnie ciągniesz, Wojtuś? Krasulę zmarnujemy, no. To już niedaleko, tata, tylko przez tę łąkę. Patrz. Widzisz, jak u nas, w 39. Znowu. Baby, dzieciaki. Pchają w te i we w te. Nie widzisz? Żałuj, tata, nie żałuj. Do nich przynajmniej nikt z samolotów nie strzela. Wrócą do domów, odbudują. Będą żyć jak ludzie. Chyba, że znowu coś zaczną. Co? Coś ty? Kto by się tam teraz na nas i na ruskich rzucał? No. Stop. Chodź, tata, chodź. No chodź, krasula. O, widzisz, tata, to tam. To aha, ten biały dom. Tam krasulę zostawimy, a jak będziemy wracali z Berlina z powrotem, to ją zabierzemy. A nie zmarnują jej? Nie, to porządni ludzie, gospodarze. No i... No co? Nie widzisz, że krowę prowadzimy? Wojtek! Michał! Wojtek! Żyje! A myśmy ci już krzyżyk stawiali. Słyszeliśmy, że wpadłeś w łapy SS-manów. No, chcieliby się krwi, ale im się nie udało. Wojtuś, poczekaj! Tata, to Michał z mojej kompanii. Pacioch. Naruk! Gdzie jesteście? A stoimy o 20 km stąd. Pojechałem po benzynę, bo wieczorem zasuwamy do Berlina. Pojedziesz z nami. Tata, muszę jechać. Tak, tak! To się Rebiata ucieszy. Zalewski to taki smętny chodzi, jakby mu kto dziewczynę zgodnął. No to do widzenia, panu. Cześć! Szczęśliwej podróży! Dziękuję. Tata. Wojtek, pośpiesz się. To już sam trafi. Tak. Tata, ucałuj dziewczynę i powiedz jej, że na pewno wrócę. No. Wojtek. Pamiętaj, mamusia czeka. Tak. Szukaj mnie w Berlinie. Tata, trzymaj się.
Tam byli oni, a tu my. Rozumiesz? Tak. I tak. My tu mieliśmy swoją haubicę. Aha. O, dziękuję. A to później zjemy, dobra? Ja ci dokończę. No. Tu mieliśmy swoją haubicę, a oni tam mieli swoją. Rozumiesz? 175 na szynach. A, i nasza haubica, bracie, cia w sam środek ich, rozumiesz? Mało, zamieszanie tam. Tak. To my cia drugi raz, rozumiesz? Aha. I wtedy tak żeśmy ich okrążyli, rozumiesz? Do środka. Zgnietliśmy, bracie, jak wsi. Kiedy stary Naruk opowiadał swoje wojenne przygody, na ulicach Berlina toczyły się już zacięte walki. 25 kwietnia pierścień wojsk radzieckich zatrzasnął się wokół miasta. Dokonywała się sprawiedliwość dziejowa. Wojna dosięgła stolicy Niemiec. Zdobywano dom po domu. Hitler nie mógł pogodzić się z klęską. Obiecywał jeszcze użycie Wunderwaffe, cudownej broni. Kazał żołnierzom wierzyć w rychły cud, który odwróci kartę historii, przyniesie Niemcom zwycięstwo. Ginąc, pociągał za sobą cały naród w dymiącą czeluść. Pierwsza armia Wojska Polskiego, która sforsowała Odrę, otrzymała zadanie wsparcia jednostek radzieckich w szturmie Berlina. Wieczorem i nocą 30 kwietnia pierwsza dywizja piechoty Wojska Polskiego została samochodami przewieziona na przedmieście Hermannsdorf. Weszła w skład drugiej armii pancernej gwardii generała Bogdanowa. Miała przełamać żelazny pierścień ostatniego sektora obrony, zdobyć zamienione na twierdze budynki Politechniki i stację Tiergarten, przetrzeć drogę wzdłuż Charlottenburger Chaussee, otworzyć wejście do Tiergartenu na zaplecze Reichstagu i kancelarii Rzeszy, gdzie Hitler miał swój schron. Nadeszła godzina obrachunku. Polskie komendy rozbrzmiały na ulicach Berlina. Mną!
herbaty bym się napił. Jest tylko szampan. Obywatelu, kapitanie. To znaczy, kapitanie? Tak jest. Więc to nieoficjalnie. Kumpel z partyzantki jest w sztabie. Pułkownik podał całą naszą kompanię do awansu i odznaczeń. Za Odrę. To niech będzie i szampan. Obywatelu, sierżancie. Ostrejko! Bąbelki! Dawaj, dawaj. Szukałem gwiazdek. Ruskie nie pasują. To defilady znajdziemy, przyszyjemy. Jest i bąbelki. Ale musicie pić pod paznokieć, bo wszystkie kieliszki się potłukli. I uważajcie, bo to ośrodek nasenny. No tak, chłopcy wypili tylko jedne skrzynkę, a chrapią jak niedźwiedzi. Przydałoby się i nam zdrzemnąć. Ruskie grają. Spanka nie będzie. Ale się wiara ucieszy. Macie coś do żarcia? Chodź. Serwus, jak nie masz, Andrzej? A, nieźle tu macie. Co to za Niemki? To jakie Niemki? My z Tarnopola na roboty wywieźli, o. Całuj rączki i przepraszaj. Jak się narazisz, zdechniesz z głodu. Przepraszam. A, palce lizać. Na pewno. Co tak śmierdzi? Przypalili coś, a? Nie, to sąsiednia chałupa. A na czym wy to tak smażycie? Tran w aptece znalazłam. Oj. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, no. Wojtuś, siemasz. Myślę, co nas nie dogonisz. Chłopaki, zbierać się! Zaczął nam się 1 maja.
Осторожно, товарищи. Улица под обстрелом. Дай чапка. Чего? Strzelaj, strzelaj, ty sukin kocie. Trzeba go zgasić. RKM, na pozycję! Dajcie granaty, nie ma. Osłaniajcie mnie, ja to zrobię. Nie lubię, jak mi ktoś włazi w drogę, wiesz? Wojtuś, 2 miesiące powstania, dobry kurs. Przyduście ich, ja wyskoczę. No, słuchaj, w lesie byłeś lepszy, ale tu mnie zaufaj. Cholero, guza mi nabiłeś. Lepsze to niż dziura w głowie. Coś się z kija urwali? My tak dla rozgrzewki, towarzyszu poruczniku. Panie poruczniku, wróć naprzeciwko. Trzeba ich wykurzyć. A może tak, z tyłu albo z góry parę pigułeczek? Nie znamy terenu. Dorosłych chłopak. Nie widzieliście ruskich z radiostacją? Tu są fryzjera! Zdrastujcie. Zdrastujcie. Towarzysz lejtnant, ty masz mapu. Z Kazimienia, gdzie nasze, a gdzie fryce. Skolko was? 12. Ładno. Ваши застряли вот здесь. Да. Требует патронов. Ага. Я не выручу. У меня всего 2 человека. Ой. Попробуйте придавить фрицев вот отсюда. Войтек, сбирай хлопаков. Михал! Значит, такая ситуация. Czyli musimy iść tędy. Dobrze, dobrze. Спасибо! Thank you.
chłopaki, uwaga. To jest ulica, tak? Ten odcinek zajmują Niemcy. Tutaj siedzą Ruscy, tutaj nasi, a tu jest gniazdo karabinów maszynowych. Nasi nie mają amunicji, po to, żeby im ją dostarczyć i żeby Ruscy mogli przeskoczyć przez ulicę. Musimy zlikwidować to gniazdo karabinów maszynowych. Wojtek, zajdziesz łobuzów od tyłu. Tam są wypalone kamienice i załadujesz im z góry. Jasne? Będziesz ich osłaniał. A ja przez ten czas nawiążę łączność z naszymi. Jasne? Tak jest. Gdzie się spotkamy? Fryzjera. Wojtek. Nie marnować czasu. Tak jest. Masz łączność? Jak na razie to na jednej fali słychać trzech Niemców, dwóch ruskich i dwóch naszych. Czekam aż ochrypną. Dobra, mam dalej. Działo pancerne na barykadzie we Wachaminach. Rannych do piwnicy. Tak jest. Bierzcie ich, chłopcy. Dołd. Sprawdzić. Dolarczyk. Zajwanicie 45 na pierwsze piętro, jasne? Tak jest. To już. Nie martw się, że wesela się za tym. Tak jest. Podciągnij ludzi i czekaj na czołgi. Widzi? Dobra. Tak jest. Ty zajdziesz od tyłu. Będziesz ubezpieczał, a ja zostaję w środku.
hat der Führer selbst uns, die ihm Treue geschworen haben, allein gelassen. Laut Führerbefehl solltet ihr an schweren Waffen und Munition trotz allgemeiner Lage, die jeden weiteren Widerstand zwecklos macht, den Kampf um Berlin fortführen. Jede weitere Stunde des Kampfes vermehrt die ungeheuren Qualen der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der im Kampf um Berlin sein Leben lässt, wird zum nutzlosen Opfer. Im Einverständnis mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen verlange ich eine sofortige Kampfeinstellung. Unterzeichnet Weidling, General der Artillerie und Oberbefehlshaber der Festung Berlin. Berlin! Berlin, den Kapituliere! 1945. Hurra! Maja 1945. Товарищ лейтенант, подпишите. Пожалуйста.